19 listopada wspominamy świętego Barłama z Antiochii, męczennika. Święty Barłam pochodził z Antiochii, miasta położonego nad rzeką Orontes, na terenie dzisiejszej Turcji. Był analfabetą, utrzymywał się z pracy na roli. W roku 304, w czasie prześladowań chrześcijan, za panowania cesarza Dioklecjana, był pojmany tylko dlatego, że był chrześcijaninem. W czasie przesłuchań był okrutnie biczowany i torturowany. Zmuszano go do zaparcia się wiary. Nie uczynił tego. Cierpiał, ale był wierny do końca Panu Bogu. Sędzia, rozłoszczony jego wiernością, kazał przyprowadzić go przed ołtarz jakiegoś bożka. Przed tym ołtarzem palił się ogień. Kazał mu wrzucić garść kadzidła do ognia i w ten sposób oddać cześć bożkowi. Tym jednym gestem mógł uratować swoje życie i odzyskać wolność. Barłam jednak tego nie zrobił. Sędzia więc nakazał mu, aby trzymał w dłoni kadzidło nad ogniem. Myślał, że z bólu otworzy dłoń i w ten sposób kadzidło trafi do ognia, a gest ten mógłby być zinterpretowany przez otaczający go tłum jako złożenie ofiary i w ten sposób oddanie czci bożkowi. Ten prosty, niewykształcony chłop antiocheński wytrzymał ból. Jego ręka została spalona ogniem, ale nie wrzucił kadzidła przed ołtarz pogańskiego bożka, a tym samym nie zaparł się wiary w Boga i do końca wytrwał w wierze chrześcijańskiej. Ostatecznie został zamordowany, a jego chwalebna śmierć w dniu 19 listopada na stałe została wpisana do kalendarza liturgicznego. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, Barłama z Antiochii, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.